Bonjour, mes amis. Witam was serdecznie na moim kanale, jestem Dominik i dzisiaj mamy bardzo fajną rzecz do otworzenia, a mianowicie kalendarz adwentowy od Douglasa. Słuchajcie, przychodzę z pracy, dostaję coś takiego, stoi to na biurku, zostało odebrane i mam takie okej, bardzo fajnie. I to było w ogóle zawinięte w taką fajną wstążkę. Bardzo, bardzo, bardzo ładna była zapakowana i do tego jeszcze był ręczniczek. I zabieramy się właśnie do otwierania. Ja już tutaj zobaczyłem sobie otworzyłem sobie dziewiątkę, bo dzisiaj jest 9. Mogę wam właśnie pokazać, jest 9 grudnia. O, jest 9 grudnia i tutaj macie, dostałem właśnie od Douglasa info, tutaj może fokus łapie. O, proszę bardzo. Zapraszam cię do świątecznego świata Douglas, poczuj każdego dnia magii świątecznego odkrywania niespodzianek i podziel się z nami swoimi odczuciami oznaczając Douglas. Bardzo dziękuję Douglas za ten kalendarz adwentowy, bo nigdy nie dostałem kalendarza adwentowego. Takiego kalendarza adwentowego. Mogę wam pokazać, tutaj są jakieś informacje do tego i to wygląda właśnie tak. To tak świetnie wygląda, w ogóle te kolory, tak mi się bardzo podoba, pomarańcz, czarny i ten srebrny, szary, taki to odbija tak świetnie światło. Dobra, zabieramy się do otwierania tego wszystkiego. Na pierwszy ogień pokażę wam od razu dziewiątkę. Tutaj jest dziewiątka, dziewiąteczka. W dziewiąteczce była penseta. Tak, penseta. Mega się mi przyda, bo cały czas gubię swoją po domu i nie mogę jej znaleźć. I teraz zabieramy się za jedyneczkę. Tutaj jest jedyneczka, słuchajcie. Tutaj jest taki piękny renifer pod jedyneczką. W ogóle tak mi się podoba cały wizaż tego. Jest cudowne. Czekajcie. I pod jedyneczką mamy, uwaga, bo coś się tutaj dzieje. O! I pod jedyneczką mamy, uwaga, pod jedyneczką mamy cleaning gel. Cleaning, halo, focus. Mamy taki żel, właśnie. W ogóle zauważcie, jak to ładnie wygląda. Jest czarny, taki pozłacany, taka pomarańcz pozłacana. Dosłownie to świetnie w ogóle wygląda. To jest właśnie złuszczający żel oczyszczający. Więc mega, właśnie słuchajcie, ja wyjeżdżam właśnie w poniedziałek, jak teraz nagrywam 9, to ja w poniedziałek wylatuję do Włoch, więc mega mi się coś takiego przyda i to ma 30 ml, więc idealnie zmieści się do torebki. W ogóle muszę to otworzyć. Poczekajcie. Jak to ładnie pachnie, nawet nie wiecie, jak to ładnie pachnie, tak świątecznie w ogóle. Jestem po prostu zafascynowany tym. Dobra, i to jest właśnie krem właśnie złuszczający. To było pod jedyneczką. Teraz idziemy do dwójki, słuchajcie. Słuchajcie, dwójka jest tutaj i w ogóle tutaj jest ty napisane, a nie liczbą, więc otwieramy, uwaga. Jest opakowane, takie czarne opakowania w ogóle. I to tak świetnie wygląda. I widzę tutaj jakieś wypustki, słuchajcie, na tym mydle. Nie chcę teraz tego otwierać, ale na pewno świetnie pachnie. I od razu przechodzimy do trójeczki. Trójka jest w tym miejscu. Już ją otwieram, słuchajcie. I pod trójeczką mamy... Masakra. Ojejciu, nie mogę się do tego dostać. Przepraszam. Słuchajcie, udało się do tego dostać. I co to jest? Dobrze było się dowiedzieć, czym jest to coś. Ale zaraz poczekajcie, muszę do tego się dostać. Pierw. Boże, ale to ładnie wygląda. Nie wytrzymam. Bro, nie wytrzymam, słuchajcie, ja szukałem po całych wszystkich sklepach dyfuzora do perfum takiego malutkiego. Douglas, ratujesz mi po prostu dzisiaj.
brzydko mówiąc, i dosłownie dzisiaj Douglas dla mnie plus. Dosłownie brakowało mi dyfuzora, bo lecę właśnie do tych Włoch i nie mam jak spakować perfum. I dosłownie coś takiego tutaj się napełnia. Cudowne, bardzo dziękuję za ten kalendarz adwentowy i na pewno się wszystkie te rzeczy przydadzą. Przechodzimy do czwóreczki. Czwórka jest w tym miejscu koło jedynki, koło renifera. I tutaj jest taka ładna bombeczka w ogóle. Uwaga. O, uwaga. Mamy tutaj, słuchajcie, nawilżający krem do twarzy. Focus. Nawilżający krem do twarzy. Proszę bardzo. I poczekajcie, zobaczę jak to pachnie w ogóle. A to trzeba otworzyć, poczekajcie. Ej, naprawdę wszystkie kosmetyki pachną tak ślicznie się... Tak ślicznie świątecznie w ogóle. Coś pięknego. Ja dzisiaj wszystkich kosmetyków użyję, dosłownie, podczas pielęgnacji wieczorem. Teraz przechodzimy do piątki. Piąteczka jest tutaj, jest taka ładniusia choineczka tutaj, w tym miejscu. Uwaga, otwieramy piąteczkę. I pod piąteczką mamy, uwaga... Do paznokci. Proszę bardzo, z logiem Douglasa. Do paznokci. W końcu mam swoją taką ładną. W końcu będę mógł to wykorzystać przede wszystkim, słuchajcie. Bo zawsze miałem problem, że naprawdę ja nie wiem jak to robię, że mi się gubią po prostu rzeczy w domu. I w końcu mam taką ładną rzecz. Słuchajcie. Teraz przechodzimy do szóstki. Słuchajcie, szósteczka, Mikołajki były ostatnio. Czekajcie, bo od buteleczki mi ucieka. Szósteczka, słuchajcie, jest w tym miejscu tutaj, pod prezentem. Zobaczmy, co tutaj jest, słuchajcie, jesteście gotowi. Uwaga. O! O, uwaga. O, proszę bardzo. Słuchajcie, pilniczek do paznokci. Tu jest pilniczek do paznokci, taki ładniusi. Bardzo, bardzo mi się to podoba, że to są właśnie takie minimalistyczne rzeczy i dosłownie zmieszczą się wszystkie do torebki takiej wyjazdowej, takiej przeźroczystej, którą na lotnisku trzeba będzie wyjąć. Słuchajcie, idziemy do siódemki. Siódemka w ogóle tutaj jest taka wystrzałowa, wieża Eiffla normalnie. Taka wielka. Tutaj już otwieramy tu. W tym miejscu jest, uwaga, i tutaj mamy, słuchajcie, przeciwstarzeniowy krem pod oczy, akurat normalnie, Douglas czyta mi w myślach, bo mi się kończy krem pod oczy i akurat ten krem pod oczy będę wykorzystywać na potęgę, dosłownie. Powiem wam, że odkładam sobie tutaj te rzeczy i one tak ślicznie wyglądają, tak się komponują. Ten czarny pomarańcz będzie moim nowym, ulubionym kolorem i chyba bym zrobił w tym roku może choinkę w takich kolorach. Zobaczymy, nie wiem. Siódemka, to teraz przechodzimy do ósemki, słuchajcie. Ósemka jest pod reniferem i ona jest ogromna, słuchajcie. Zobaczcie, jakie to jest duże. Właśnie jesteśmy pod reniferem, pod ósemką i słuchajcie, jak to jest duże, jak 24, prawda? A co to jest, słuchajcie? Uwaga, uwaga. Tam, daradam. Uwaga. Otwieramy. O! Gdzieś to otwiera, tutaj. O, słuchajcie. To jest coś pięknego. O, to jest taka kurmeczka. No wiecie, co to jest. Nie będę chyba tłumaczył po co i na co to jest. Takie coś. Halo Focus. O, takie piękne coś. Coś pięknego. Nie pamiętam w ogóle nazwy, jak to się nazywa, ale wiem do czego to jest. Nie wytrzymam, te kolory mi tak po prostu fascynują. One są przepiękne. Słuchajcie, dziewiątkę już powiedziałem wam, co jest pod dziewiątką, więc przechodzimy od razu do dziesiątki. Dziesiątka jest ogromna. Kolejny duży prezencik od Douglasa, słuchajcie, otwieramy, o proszę, i słuchajcie, i tutaj mamy coś innego, już nie kolory, ale zimowe kolory mamy, słuchajcie, mamy zimowe kolory, płyn do mycia ciała, proszę bardzo, taki piękny, zobaczcie jaki w ogóle kolor to ma piękny, jest niebieskie, białe,
takie totalna zima. Coś pięknego, coś cudownego. I słuchajcie, i to też się komponuje do tego. Naprawdę zapachy są nieziemsko-świąteczne. Dobrze, przechodzimy od razu do jedenasteczki. Gdzie jest 11? 11 jest w ogóle w kształcie klucza, słuchajcie. Zobaczymy zaraz, co to jest. O, tutaj trzeba też otworzyć w taki sposób. Okej, słuchajcie, już wiem, dlaczego to jest w kształcie klucza, bo tutaj są nożyczki. Takie malutkie nożyczki, proszę bardzo, niech fokus złapie, takie ładniusie malutkie nożyczki. Ale w ogóle te kolory, ja właśnie marzę o mieszkaniu czarno-białym, drewnianym. Wiecie, takie kolory zestonowane, minimalizm dla mnie jest idealny, bo czuję ten spokój w głowie. Dlatego takie kolory, takie rzeczy do łazienki, idealne dla mnie. Tutaj mamy 12, słuchajcie, 12. Pod 12 mamy, uwaga, tam daradam. Boże, to mi się przyda. Słuchajcie. To mi się przyda. To jest, słuchajcie, mydło do brody i wąsa. Douglas, czytasz ze mnie. Do brody i wąsa, proszę bardzo. To jest takie o. Na pewno mi się przyda takie coś, no bo zarost mam, noszę zarost. To na pewno tego to wykorzystam, słuchajcie. A może ja to otworzę, słuchajcie. A! O Jezu, jak to ładnie pachnie, słuchajcie. I to jest takie, zobaczcie, to jest takie właśnie tym, jest takie mydełko, o takie to białe w środku, to tutaj jest mydełko właśnie do tego. Ale jakie to jest, to ładnie pachnie, słuchajcie. Tak idealnie, jak sobie wyobrażałem mydło do brody. Tak samo jak ja mam jakieś kosmetyki do brody, to właśnie dosłownie te zapachy są moje. Słuchajcie, przechodzimy od razu do 13. Gdzie jest tutaj 13? 13, 13. Proszę bardzo, 13 znowu jest taką rakietą. Fajną. Pytanie, jaki kremik tutaj znajdziemy pod 13. O! O! Balsam po goleniu. Proszę bardzo. Jak będę się golił, czy skracał sobie zarost, to na pewno mi się to przyda, bo moja skóra w ogóle jest strasznie wrażliwa. Bardzo wrażliwa. I jak na przykład ucinam sobie zarost, czy do cera, czy po prostu ucinam, za każdym razem mam problemy z cerą. Więc na pewno mi się to przyda. Ten balsam po goleniu. Gdzie jest 14? 14, słuchajcie, mamy tutaj u góry. U góry mamy 14 i od razu otwieramy. Zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy w ogóle. Słuchajcie, szczota do zębów, do paznokci, do stóp, do wszystkiego. Jak szampon 3 do 1. Dobra, słuchajcie, tak na poważnie, to jest właśnie takie jako szczoteczka. Właśnie, słuchajcie, w idealnym momencie dostałem tę paczkę, bo dosłownie wszystkie rzeczy, wszystkie kosmetyki w łazience muszę pozmieniać, wszystko muszę powyrzucać, powymieniać, bo już ma to swój czas, żeby zostać zmienionym ze względu na to, że higiena, kochani. Słuchajcie, 14, gdzie jest 15? 15 jest tutaj pod wąsem, słuchajcie, pod wąsem i choinkami jest 15, więc to już sprawdzamy. O proszę, słuchajcie, kolejny raz to samo chyba. Nie, to nie jest to samo, to jest podobne do tego niebieskiego, słuchajcie, już wyjmuję stąd, halo. Ale to jest krem do rąk, to jest krem, słuchajcie, tak? Dobrze mówię? Tak, to jest krem do rąk, słuchajcie. Jest podobny do tego. Nie, ale widać różnicę. To jest krem do rąk, słuchajcie. I go mogę otworzyć teraz, w tym momencie. I zobaczyć, jak będzie w ogóle to. Bardzo fajnie nawilża w ogóle. Tak czuję. Wziąłem tylko troszeczkę.
O Jezu, pachnie mi taką choinką. Takim mydłem, takim tradycyjnym mydłem, ale i choinką, słuchajcie. Ja jestem w szoku, jak to cudownie w ogóle pachnie. Słuchajcie, dalej przechodzimy do szesnastki. Pod szesnastką mamy grzebień. Kochani, muszę wam tłumaczyć grzebień, jak po prostu grzebień z logiem. Pięknym, bardzo fajnie. To... Nie, te kosmetyki są cudowne. To teraz tak wygląda ładnie tutaj. Serio, ja wam mówię, coś cudownego. I słuchajcie, przechodzimy do siedemnastki. Siedemnastka jest w tym miejscu tutaj. Pod siedemnastką już wam mówię, co znajdziemy. Jaki kolor, słuchajcie. Patrzcie, jaki kolor. Patrzcie, jaki kolor cudowny. O kurde. Słuchajcie, to jest kolejny płyn do mycia ciała. Przepiękny kolor w ogóle. O Boże, pierwszy raz widzę taki kolor mydła. Płyną do ciała, tak? Płyn do mycia ciała, tak. Słuchajcie, pod osiemnastką, osiemnastka jest w tym miejscu. Jest taka bardzo zaokrąglona. Zobaczymy, co tutaj jest pod osiemnastką. Słuchajcie, pod osiemnastką mamy... O, uwaga! Muszę wam inaczej pokazać, słuchajcie. To jest coś takiego. Tu. Ale no ciężko to wyjąć w ogóle. O, mam. Kto wie, ten wie, tłumaczyć nie trzeba. Słuchajcie, takie piękne cudo. Pod osiemnasteczką dostajemy z kalendarza Douglasa. Słuchajcie, idziemy dalej. Słuchajcie, tutaj jest w kształcie bombeczki. Czy to będzie bombka może na choinkę, żeby zawiesić? Słuchajcie, uwaga, uwaga. Otwieramy, to nie bombka, ale maseczka. Maseczka do twarzy, słuchajcie. Nawilżająca, idealnie dla mnie. Idealnie. Dzisiaj... Dzisiaj pielęgnacja będzie na poziomie po prostu top of the top. Słuchajcie, idziemy do dwudziestki. Już praktycznie kończymy zaraz. Tutaj jest dwudziestka. I tutaj jest prezencik, słuchajcie. Już otwieram. Już muszę się postarać, żeby to otworzyć. O! Otworzyłem i znowu mamy Home Spa. Mamy tutaj krążek musujący do kąpieli. O, uwaga, fokus. Krążek musujący do kąpieli. Znowu w takich samych kolorach jak to. Słuchajcie, coś cudownego. Ja uwielbiam długie kąpiele. Jakby nie wyobrażam sobie nie brać kąpieli długich raz przynajmniej na tydzień. Więc to jest po prostu idealne dla mnie. Słuchajcie, 21, pod 21 mamy... Gdzie jest 21? Halo! 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 21, słuchajcie, jest pod... nad 24. Już otwieramy tutaj. O, uwaga! I mamy podróżny, no znowu Douglas przewidział to, że lecę do Włoch. Słuchajcie, i tutaj mamy do napełnienia od Douglasa buteleczkę. Na pewno, słuchajcie, do Włoch 100% wezmę kremy. 100% wezmę kremy, 100% wezmę dyfuzor i 100% naleję sobie któryś z tych mydełek do tego, żeby potestować sobie. Jestem po prostu zafascynowany, że Douglas przewidział wszystko. Wszystko przewidział. Słuchajcie, i lecimy dalej. Lecimy dalej, bo to... Bo jestem mega ciekawy, co będzie w ogóle pod 24. Mamy 22. Uwaga, otwieram 22. A tutaj, uwaga. Antyperspirant. Bra, naprawdę jestem w szoku. Bo... Wszystkie kosmetyki, dostałem tę paczkę dosłownie przed wyjazdem i te wszystkie kosmetyki to jest to, czego potrzebuję na wyjazd. Dosłownie. Tylko będę musiał się ograniczyć. Do 100 ml. I do 1 litra. Czy byście dodali do tego coś świątecznego, jakiś gingerbread? Bo dosłownie... Boże, jak to ładnie pachnie. Dosłownie wszystko pachnie świętami. Jestem zafascynowany. Słuchajcie, już zbliżamy się do końca prawie. Mamy 23. I tutaj pod niebieską trójką mamy... Oczywiście. Tego, bo... Nie mogę tego zabraknąć.
Two in one. No, kto by się spodziewał? Two in one. Tutaj mamy dwa w jednym. Body and hair shower gel. Jest. Poczekajcie. Ej, ale ten zapach jest zestonowany. To nie jest taki typowy... Wiecie... Jakie są po prostu te 3 w jednym, 20 w jednym. Ale powiem wam, że na przykład taki 50 ml płyn jest, uważam, świetny na takie podróże czy cokolwiek. Mieć jakikolwiek kosmetyk własny, więc to wygląda właśnie w taki sposób. Halo Focus! Halo, halo! I to wygląda właśnie tak. Słuchajcie, wielki finał się zbliża, a tutaj mamy pod 24. Uwaga, ja nie patrzę. Ja nie patrzę. Czekajcie, muszę to złapać. O! Otwieramy. Uwaga, ja nie patrzę. Co tutaj mamy? O mój Boże, jakie to jest ogromniaste! Słuchajcie, chłodzący balsam do ciała. Chłodzący balsam do ciała. Sport. To jest coś po prostu... Ten cały kalendarz adwentowy jest po prostu przemyślany dla mnie, pod mój wyjazd, to, że ćwiczę, że trenuję. Naprawdę jestem zafascynowany tym i każdym innym kosmetykiem. Poczekajcie, czy to jest otwarte może? Mega pachnie tak sportowo, słuchajcie, tak... Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć. Jak taki balsam. Jak taki balsam, którego używacie, kiedy... albo taki krem na... Jak coś się stanie, powiedzmy, wam, nie wiem, jakieś śniaki czy cokolwiek, to dosłownie to ma taki zapach, albo takiego sprayu zimnego, co psika się na jakieś ranki, nie ranki, czy tam jakieś śniaki. Mam nadzieję, że kojarzy się taki bardzo zimny. To właśnie, to mi się kojarzy właśnie, ten zapach kojarzy mi się właśnie z tym balsamem chłodzącym. Ale zobaczcie, jak niebieski też świetnie wygląda, słuchajcie. Cudowny jest ten kalendarz adwentowy. Pięknie to wygląda, na pewno będę z tego korzystać. A ja mam nadzieję, że wam się podobał dzisiejszy taki inny odcinek w sumie. I mam nadzieję, że też skorzystacie z kalendarzów adwentowych. I mam nadzieję, że do kolejnego. Trzymajcie się, pa pa. Au revoir.